Witam wszystkich, z tej strony Allok, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015 i jest ze mną Puszek. No, pochylony. Spajki. O, jestem. I Kudłacz. No, siema. No, Kudłacz dzisiaj pomaga tam Spajkiemu kosić te łąki, które ostatnio Spajki zaczął. Tak, były problemy z kosiarkami. Tak, Spajki sobie miał laga, patrzę, a tu nagle kosi, no jak już wiecie, nie? No, Duszek dzisiaj przejął moje obowiązki kombajnisty i jedzie na dwunastkę, tam jest jeszcze połowa pola obok buraku właśnie z pszenicą. Na szóstce jeszcze została nam też pszenica, ja mu podjadę z ciężarówką, a później... Wiem, ten kombajn się strasznie ślizga. No, a później właśnie będę jeździł z gnojowicą, tam już mam traktor uszykowany z beczką, także... Ale to później. Później to nogi śmierdzą. Potem, a nie później. Kudłaty. Polak zadycha, nie? Teraz to wygląda tak normalnie trochę te pokosy, a nie tak wszystko razem. Już jak pójdź mnie tu może, co ja cię wyprzedzę łąką. Poczekaj, łąką cię wyprzedzę. Dobra. Ja się tu zmieszczę na tym. To jest bez problemu. Nie, trochę był problem. Jak się popieści, to się wszystko zmieści. Nie gaszę ciężarówki, bo ono ma aż ponad 2000 litrów, także wiesz. No. A spalanie je 500 litrów na 100. Nie wiem w ogóle, czy tam cośkolwiek jest spalaniem, bo ta ciężarówka ma bardzo dużo paliwa, odkąd ją wziąłem, także... A jeździłeś w ogóle coś nim? No, jeździłem. No, w poprzednim odcinku. Dobra, tutaj beczka z traktorem już stoją, tylko trzeba odpalić i natankować. W ogóle nie wiem, bo chyba tą beczką się nie będzie dało sprzedać, ale jest możliwość sprzedaży tego. I tak się zastanawiam, trzeba będzie pewnie... O, jest. Trzeba będzie, kurczę, jakąś beczkę może dodać, z której się da wylewać też do sklepu. No i można sprzedawać, bo tam ale jest... Ale co, wodę? Nie, no gnojowicy tak, wodę. Ale obornik też taki zwykły też? Można? No też. Właśnie muszę obornik bardziej spróbować może za chwilę, nawet jedną przyczepę wezmę, wrzucę i zobaczę. Jeździ 20 na godzinę, hopie. Ej, jak mówiłeś, na pokos? No, na pokos, no. Ma być pokos. Jakby były te paski, tak? Tak. Ty, na ile to się będzie uzupełniać? A ja tu już prawie skończyłem dziesiątkę. Pole numer... Tatuś jest z ciebie dumny. Aż ugryzę sobie donuta. O? W Lidlu taki kończek okrągły. Nie reklamuj. No. Daj ci za to kasę. I tak się nie zapłacą. Szczakoladą, niedobry. Później będzie wyglądał jak pączek. Aha. Dowcipnij się. Kasy. W sumie to może... Poza odcinkiem sobie sprawdzę, czy ten gnój można sprzedać tam. Z przyczepy. Wysypać. Ale chyba się da, więc... Jadę duszę go, bo w ciebie zaraz. Okej. Okay. Jak? Którędy? A tu. Mierzy taki jeden pasek 66%? No. Jak tam słonecznik, kurczę, nieźle obrodził przecież, a co dopiero pszenica. Człowieku, to jest zboże na sterydach, tam od Spajkiego, nie? No. Ale widzisz, dużo kasy będziesz miał. No, człowieku. Spajki, gdzie ty uciekłeś? Na 16 teraz już. Ty, no kto tu tak buraków nie wykopał do końca? Duszek. Kurde, ciule. O, gwizda. Ja tylko woziłem. Ładna pogoda. Co ty powiesz? Piękna.
To się jakoś a mówiłeś pod odcinkiem, dobra, walcie już te buraki. Ej, będzie. Ptaki wydziobają. Powiedz mi, chłopaczki. Wejdźcie do sklepu, nie? No. Oryginalne beczki do gnojowicy wejdźcie. No. No. To ostatnie zielone. No. A ten garant? Ten... Tak, tak, jest ten zielony garant. No. Nie ta beczka, tylko ten sześciokąt. Nie, mi chodzi o ten właśnie sześciokąt za 75. Nie, tfu! Beczka! 15. Za 75, nie, to za 75. No, no, no. No, no. To Titus miał w 13 kiedyś. To normalnie wyrzucasz, normalnie możesz ten wylać właśnie beczkę. Nie, to jest ten, to jest taki do przewozu. To je przelewasz. No. Dobrze, normalnie możesz ten i gnojówkę ten. Ty to kupiłeś? No. O Boże. O nie. No czyli... to idziesz, ładujesz i sprzedajesz. No, a ta fligla za 62 jest do rozrzucania. Tak. A ta garanta nie. No to ja teraz jadę zobaczyć, może się to sprzeda, już nie. No, u Titusa 13, on miał bardzo... No chyba nie wiem, czy miał tego moda właśnie. No nie wiem. Nie... Ja grałem z tym, z Titusem na jego pierwszym sezonie, właśnie była ta beczka. To tą beczką przeładowaliśmy na po prostu ten rozrzutki. No, a ciekawe, czy da się z niej sprzedać. Nie wiem. No, zaraz się dowiem. Bo na oryginalnej mapie no, tego nie mam. Więc chyba nie będzie się dało. No, pewnie tak. Chociaż wiesz, no to jest, że niby... Do przewozu. No, ale kurczę, nie wiadomo. Zaraz się dowiem. Tu ma tam rurę i może normalnie te sprzedawać. No, chwila prawdy zaraz nastąpi. No to powinna być rozkładana rura za beczką. Sam siebie teraz zaskoczyłem. Widać, że napakowany. Niestety, ale się nie da sprzedać tej beczki. Ja mam coś powiedzieć? Co? Ty się chopie pili, bo coś wiem. A co? No, po prostu... Nie wierzę, że... Kurczę... Ajn. Ja się dowiem tego jutro. Ej, co to kurczę było? Powiem ci szczerze, wiem tyle co nic. Ty, no to jest dobre, nie? Tam chyba jest zepsuty skup, bo jak przejeżdżam przez inny trigger do sprzedaży, to już wyskakuje, że tutaj nie, gnojówka tutaj się tego nie przyjmuje, nie? Aha, czyli normalnie można sprzedać. No, a do tamtego podjeżdżam i tam nie ma tej opcji w ogóle, ani się nawet nie pokazuje, że tam tego nie przyjmuje. A Lok, czekaj, a tam jest przy tamtym skupie jest gdzieś jakiś taki ten bagrownik, czy nie? Co jest? No bagrownik na gnojownicę. No jest. No to podjeźdź z tyłem tą beczką do niego. O ty! Jest! No i co? Było, ale w takim małym punkcie jest tylko. Wow. Ale tak, ale wiesz, stąd z tyłu, bo ta beczka jeszcze ma coś takiego jak tą, nie wiem czy to akurat tam, rurę z tyłu się wyciąga i wsadza się do tego zbiornika. Dobra, a teraz wam powiem tylko, że za dużo kasy na tym nie zarobimy. Parę groszy. Trzeba kupić 500 krów albo 1000. Parę złotych jedynie zarobimy. Dokładnie wiem, 20%. Tyle, że ty zażywasz sterydy. Nie ma sensu sprzedawać gnojowicy. Wiem, że zażywasz sterydy i dlatego jesteś taki inny. To co kupić? Kurczę, nie wiem teraz, czy zaryzykować i kupić tą fligla do rozlewania, czy... Tą kwadratową? Nie, no tą srebrną beczkę. Nie wiem. No, no jest, że tutaj szerokość robocza 15 metrów. To wiesz. 16 do 16 spajki? Nie, 18 do 18. 18 do 18? 36. Tak, ty się znasz. A ile? Nie wiem.
Nie wiem, 9 pytam. 36. Ale co 36? 18 do 18, zaraz zobaczymy. 18 do 18, 36, to oczywiście. Spajki, masz rację. No widzisz? Teraz to możesz przypakować. Nie patrz, mnie ty ukrywasz. Ale cisza. No. Niemożliwe. Nie wiem, jak to długo się sprzedaje, ty, no nie wierzę, pół odcinka tu. Ja się widzę, jak tam stoisz. Ty, w końcu się sprzedało, ty, i zarobiliśmy ciekawe ile na tym, mej. Z 3000 tylko, na całej beczce. Nie opłaci się tego, ja tą beczkę sprzedaję, w cholerę. Ona jest nam do niczego niepotrzebna. Dobra, i sprzedana beczka, nie ma beczki. Znikła. Jak gdyby nigdy nic. Poszła w pizdziec. Ukradłem. No. Spajki już ją tam przepala. Odkręcał kółkę. Tak. Już wykręcił. Bo kółka sprzedał. Beczkę już dawno pociął. Nic z beczki nie zostało. Kółek. Mogę wam sklepał. Screeny wam jakieś wyślę. Screeny? To ty w życiu jak coś rozmontowujesz, to screeny robisz, tak? Nie robisz zdjęć, tak. Tylko screeny. Tak. Screeny aparatem. No wiesz, tam komunia siostry, chodź, zrobię ci screena. O, jeden spajki. Właśnie, twoja siostra miała już komunię? 2 lata temu. Chrzest. Teraz będzie bierzmowanie. Tak, ja mam za rok. Chodź, zrobię ci screena z biskupem. Dawaj ci głosie. Selfie. Biskupem duszkiem. Mamy tutaj tego. W sumie to jak już dzisiaj tak sprzedaję, to ja sobie dzisiaj tylko podłączę tą beczkę i porozlewam ją w następnym odcinku, a w tym pojadę obornik jeszcze, załaduję i może sprzedam. Zobaczymy ile zarobię. Tyle samo. No tylko, że obornik się szybciej będzie na pewno wysypywał niż to badziewie. Zdaję, że się nie. Milcz. Otworzę. Ty gangreno, ty. Gangreno. Chcę poczepić przyczepki. Dobra. A mamy traktor dużo tego obornika? Ktoś mi powie, gdzie jest traktor. Aha, już wiem, dobra. Mamy tak dużo tego... Mamy tak dużo tego obornika, że zarobimy na nim majątek. Nie no, sporo mamy tego. To nie jest wcale tak mało, ci powiem, Spajki. A nie wiem, nie sprawdzałem. Widziałem po kupce. Pyrkosz do ciebie. Aha. Ojny, kupka. Ty tu Paweł jesteś? Oj. Jeszcze są dwie łąki do skoszczenia. Uważajcie wszystkie dziewczyny, bo Spajki was ocenia po kupce. Tak. Ty lepisz ładną i zdrową. Masakra, Spajki. Natalia, jeśli to oglądasz... Uważaj, uważaj, bo Spajki ocenia się po kupce. Także rób zdrową kupkę. A wiadomo, o jaką Natalię chodzi. Tak, nie, wiadomo. Nie chodzi o naszą z ekipy, tylko... Nie? Natalia, to ja nic nie wiem. A, no bo to jest... Spajki, masz chłopaka? I nic się nie chwaliłeś? No mam. No nie. Świat schodzi na psy. Także pozdrawiamy Natalię i pamiętaj, Spajki, cię ocenia po kupce. No. Także jeśli nadal z tobą jest, to znaczy, że masz w porządku dietę. Nie. Ja tylko was tak oceniam. Aha. To tylko naszą kupkę sprawdzasz? Tak. Przez Wi-Fi. Co za psychopata, nie? Zły kawan się... i odpadasz z gry. Kim my się zadajemy w ogóle, nie? Żart. Ja nie wiem, kogo wziąć do ekipy. Dobra, no co jest z tym obornikiem, no? A w sumie to jak ja się dostałem do ekipy? Ty się nie dostałeś do ekipy, ja nie wiem w ogóle co ty tu robisz. No nie, znowu utknąłem. Alok, jeden na kolejne pole, poproszę o mana. O bana? O mana. O bana.
Dobra, już Duszek dzwonię. Nie, Duszek teraz pakuje gnój i chce to zrobić jeszcze, żeby w tym odcinku to jechać sprzedać, więc nie wiem, czy dobrze. Na które? Na szóstkę, tak? No. Boże, tam? Nie mogę zasiąść. Dobra, Paweł, kończ to, a ja jadę na następną łąkę. Patrz, jaki sprytny. Jak się wygląda? Kawałek został. On zbadał twoją kupę i zobaczył, że ty masz słabą wolę, wiesz, Paweł? I teraz on to będzie wykorzystywał, nie? Tak. Ale to badasz tylko zapach, czy smak też i konsystencję, czy... Wszystko czy jak po to kolei. Jest? Wszystko po kolei, tak? O, krowie łopatą w dupę przyłoiłem. Może, wiesz co, może trochę próbek zostało do badania tej krowy na łopacie, także... Jakbyś chciał, to... Co ty tu robi na tym polu? Na tej łące? Świeżą kupę. Nie, Duszek. Ogarnij to się. Uchubo! Ej, co się stało? Podejrzewam, że ktoś wyleciał w powietrze, bo taki... Ja pierniczę. Szkoda, że nie mam programu do nagrywania, bo się nie powiem, co to było. Pięknie, teraz ciekawe, jak wyjedziesz z tego drzewa. Co? Wyjechałem. Ja tu wiem, że na jego chłopu się porwał. Pomiotało nim jak szatan. A ty patrz, fajnie, papa, papa. Szkoda, że nie miałem programu do nagrywania włączonego. I trzeba było zrobić screena. No i aparatem, cały telefon. Czekaj, pomogę ci tu, no. Ciofaj. A ja wiem, jak wyjechałem w czasie. Te płoty są antywjazdowe. Antyspajkowe. Jak mnie wyszybciło. Jeszcze raz. Teraz miałem za dużą prędkość do tego. No. Wyjechałem. No. Jedziemy teraz, na którą łąkę? Zazdrosny jest. Duszek. Co się dzieje? O nic. Zazdrosny jest, on tak nie umie badać. On musi polegać tylko na instynkcie, a ty to wiesz. Ty podchodzisz do sprawy naukowo. Gdzie ty, Paweł, jedziesz? A gdzie mam jechać? Od razu, po prostu z mostu. Tutaj jest zaraz. Nie, on tam, wiesz, pierwsze spotkanie, nie? I on wyciąga kubeczek plastikowy. Nasrasz mi tylko. Chcesz sprawdzić, czy coś z tego będzie. Nie, to jest tak. Jak niektóre psy zapytajesz tą osobę. No, on tam podchodzi, bo wąchuje już. No, Boże. Spajki, masakra z tobą, nie? No, no wiem. Byłeś już z tym u jakiegoś lekarza? Byłem. I co powiedział? Nie wiem. Pewnie go zbadałeś po kupie i stwierdziłeś, że nie jest odpowiednim specjalistą dla ciebie, nie? Tak. Słuchaj, to też na pokos? No, też. Bez pokosu. Szybciej nas. Dobra, chwila prawdy, jadę sprzedać obornik. Ty, Spajki, jesteś Kupczak. Kupczak. Papieżaki robi. Jadę z tym obornikiem przez łąkę, najpierw się rozsypię. No chcę zdążyć w tym odcinku, kurczę, jeszcze. A ile jeszcze mi zostało? Za 2-3. To będzie dłuższy. Nie, nie wolno. I przez krzaki, i przez tutaj wszystko. A kto ci zabroni dłuższy zrobić? Moje sumienie. Sumienie. Nie masz sumienia. Nie mam sumienia. Nie mam psychy. Dobra, uwaga. Halo, ja cię nie podpuszczam, ale nie zrobisz 30-minutowego odcinka. No i tak. Masz rację. Obornik, tutaj tego nie przyjmuje. A tu? A czemu nie zrobisz 30-minutowego? 30 minutowe są fajne. Właśnie. Nie. Rób już. Nie, ja się nie bawię w takie coś, ludzie. A ja robię 25-minutowe, haha. I 26, bo zawsze zapominam stopera włączyć i zawsze się przedłuża. Ajki, gdzie jesteś? Na łące. Jadę. Rucha zające. I'm coming. Duszek, musisz kiedyś ze mną nagrać. Duszek, dochodzisz? Oj,
Jadę jeszcze raz spróbować, kurczę, może się uda. Co ty mnie, a nie, co to było? Jaki drift. Tokio drift. I co? Nie poszło. To tylko kombajnem. Jest! Może ty. Ej, wyłączyła to, bo nie. No, no, ej! Chłopaki, na oborniku to idzie się dorobić, nie? A ty, on światło włączone? No miałeś. No nie, mam światło włączone. A faktycznie. No bez kitu, nie? Na oborniku to zarobiliśmy teraz. Czyli trzeba hodować obornik. Trzeba hodować. Trzeba hodować krowy. Tylko kurczę, zanim załapie ta przyczepa, że ona ma się wysypać. A jak się wyłącza te górne? Spajki, człowiek, który hoduje obornik. Przełączasz na a krowy ten, a obornik je ten. Słomę i wychodzą krowy. No. Obornik je krowy. I tak. Jak się wyłącza te górne? Ty, no elegancjo, nie? Na oborniku to można zarabiać, trzeba go sprzedawać. Przełączasz na G, żeby były ustawione. Dobra, odcinek nam się skończył, pieniędzy zarobiliśmy dużo, w następnym odcinku w końcu będę rozlewał grojówkę. Nie przeszkadzać mi, to jasne, cholery, no ja tu kończę odcinek, a ci mi przeszkadzają. Przekadają dalej jeszcze, ja im zwracam uwagę, a oni nic. Głupi i głupszy. A na którą koszarkę? No bo mnie bali, no. Ale nie, jak nie, no nie wierzę ty. To F. Halo, ale halo. No, ale to musisz kilka razy. Tak, spajki, tak. Tak, upload. Dobra, w końcu można kończyć? To kończymy. Do następnego i trzymajcie się, cześć. Spajki, jeb, cześć. Masz.